Potrzeba naprawdę ciemnego nieba, aby zobaczyć ją w całej okazałości. Ale jest to widok jedyny w swoim rodzaju. Droga Mleczna. Świetlista wstęga dzieląca nieboskłon na dwie części. Fascynowała nas od tysięcy lat. Dziś wiemy, że tak naprawdę to obraz galaktyki, w której mieszkamy. W tym programie pokażemy, co takiego wiemy na temat Drogi Mlecznej i jak może ona wyglądać w rzeczywistości. Zapraszamy na Astronarium. Droga Mleczna. To starożytni Rzymianie nazwali w ten sposób świetlisty pas przecinający nocne niebo. Czerpali od Greków, którzy wierzyli, że powstał on z mleka, jakie rozlało się, gdy bogini Hera karmiła małego Heraklesa. Dziś wiemy, że to, co starożytnym przypominało mleko rozlane po nieboskłonie, to tak naprawdę nasza galaktyka. Zbiorowisko setek miliardów gwiazd, wśród których jest i nasze Słońce. Widzimy ją jako świetlisty pas, dlatego że patrzymy na jej przekrój. Znajdujemy się bowiem we wnętrzu dysku galaktycznego, w jednym z ramion spiralnych, znanym jako ramię Oriona. Mimo całej tej wiedzy, wszystkie takie obrazy Drogi Mlecznej, widzianej z zewnątrz, to jednak tylko artystyczne wizje. Tak naprawdę nie wiemy bowiem, jak do końca wygląda galaktyka, w której żyjemy. Przez długi czas trudno było w ogóle ustalić, czym jest, jak duże ma rozmiary i jaki jest jej kształt. Dziś sprawdzimy zatem, co tak naprawdę wiemy na temat Drogi Mlecznej. Zobaczmy, co kryje się w świetlistym pasie, jaki możemy podziwiać na nocnym niebie. Oto astrograf Drapera, jeden z pierwszych na świecie przyrządów do fotografowania gwiazd. Skonstruowany pod koniec XIX wieku, znajduje się obecnie w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pierwotnie należał do amerykańskiego obserwatorium Harvarda. Wśród wielu przełomowych badań obserwowano nim także Cefeidy. To niezwykle osobliwe gwiazdy o zmiennym, pulsującym blasku. Właśnie one okazały się kluczem w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o naturę naszej galaktyki. O historii tego odkrycia opowie profesor Andrzej Strobel. Jak podkreśla, trzeba zdać sobie sprawę z tego, jak trudnym zadaniem były próby zrozumienia, czym tak naprawdę jest Droga Mleczna. To jest zupełnie tak, jakby dokonać próby opisu struktury, wielkości struktury Nowego Jorku, a jeszcze lepiej zamglonego Londynu, obserwując miasto z wnętrza. Prawdopodobnie jednym z pierwszych, a może nawet pierwszym zanotowanym autorem powiedzenia, że możemy mieć do czynienia ze zlaniem się świateł od bardzo dalekich gwiazd, był Manilius, rzymski poeta w pierwszym wieku naszej ery, ale była to oczywiście czysta spekulacja. Następny przełom wyraźny nastąpił w momencie, kiedy wprowadzono lunety. Galileusz, oczywiście naturalny sposób, jedną z pierwszych obszarów, jakie usiłował spostrzec czy sprawdzić poprzez swoją zbudowaną przez siebie lunetę, to była Droga Mleczna. I wówczas stwierdził i potwierdził, że mamy do czynienia z bardzo słabymi gwiazdami, zlewaniem się ogromnej ilości gwiazd. Napisał nawet, że gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli w Drogę Mleczną, można zaobserwować ogromną ilość bardzo słabiutkich punkcików gwiazd. Bardzo szybko już pojawiła się taka sugestia,
że skoro jasne gwiazdy widzimy wokół nas równomiernie rozsiane, a słabe umieszczone głównie w tym pasie, to możemy mieć do czynienia z systemem dyskowym. Wszelkie próby dokładnego określenia kształtu i rozmiarów naszej galaktyki prowadziły jednak do wniosku, że leżymy blisko jej centrum. Kluczowego odkrycia dokonała dopiero Henrietta Leavitt z Harvard College Observatory. Przełomu można było dokonać dopiero wówczas, kiedy wprowadzono ważny element w określeniu odległości, mianowicie wykorzystano gwiazdy zmienne, a głównie cefeidy. To są gwiazdy pulsujące, zmieniające swoje rozmiary. Niesłychanie ważnego odkrycia dokonała pani Leavitt w 1912 roku, kiedy obserwując grupę cefeid w obłoku Magellana, stwierdziła, że istnieje prosta relacja między okresem zmian w pulsacji a jasnością gwiazdy. To już był tylko jeden krok, przyjmując, że wszystkie są w tej samej odległości, żeby ta sama relacja odpowiadała relacji okres i jasność absolutna gwiazdy, czyli ta jasność, jaką gwiazda w rzeczywistości ma. Obserwując osłabienie gwiazdy i porównując z jasnością rzeczywistą, mamy prostą miarę odległości. I w 1917 roku, już metodę cefeid mógł zastosować do naszej galaktyki Shapley. Shapley wyprowadził z badań gromad kulistych w naszej galaktyce, wyprowadził pierwszą sugestię odnośnie rozmiarów galaktyki i jej kształtu. Mianowicie doprowadził do tego, że mamy do czynienia z kształtem soczewkowym i ze Słońcem umieszczonym w zewnętrznych partiach tej soczewki. To był przełom w badaniach. Harlow Shapley jako pierwszy dowiódł, że nasza galaktyka jest tak naprawdę spłaszczonym dyskiem. Słońce nie znajduje się zaś w jego centrum, a raczej na peryferiach. Był jednak jeden problem. Według szacunków Shapleya Droga Mleczna wydawała się ogromna. Tak bardzo, że mogłaby pomieścić wszystkie znane wówczas obiekty astronomiczne. Spór o rozmiary galaktyki doprowadził do wielkiej historycznej debaty w roku 1920. Jej uczestnikami byli Harlow Shapley i Heber Curtis. Curtis był zwolennikiem istnienia światów zewnętrznych, czyli tych spiral jako osobnych galaktyk. Natomiast Shapley uważał, że jego galaktyka jest tak ogromna, że obejmuje wszystkie. I sytuacja była dosyć paradoksalna, dlatego że Curtis nie docenił wielkości galaktyki, a Shapley przesadził z rozmiarami galaktyki. Ogromny rozmiar galaktyki Shapleya bowiem wynikał z faktu po części z faktu, że słabsze obiekty, które można było traktować jako bardziej odległe, były osłabione w wyniku istnienia materii międzygwiazdowej, która nam osłabia światło. Czyli w rzeczywistości ogromne rozmiary galaktyki pierwotnie wyznaczone przez Shapleya trzeba zmniejszyć. No i wtedy nie było już sprzeczności. Te galaktyki spiralne, czy też mgławice spiralne obserwowane i sugerowane przez Curtisa mogły być poza, a w szczególności jedna, mianowicie M31 w Andromedzie. Galaktyka Andromedy dostarczyła ostatecznej odpowiedzi na pytanie o rozmiary Drogi Mlecznej. Kilka lat po debacie Curtisa i Shapleya jej obserwacje podjął Edwin Hubble. Wykorzystując największy wówczas astronomiczny przyrząd na świecie, położony w obserwatorium Mount Wilson, teleskop Hookera, odnalazł znajdujące się w Andromedzie cefeidy. Po raz kolejny można je było wykorzystać do pomiaru odległości. Okazało się, że M31 znajduje się o wiele dalej, niż mogą sięgać granice Drogi Mlecznej. Był to ostateczny dowód, że obiekty uznawane wcześniej za mgławice to tak naprawdę odrębne galaktyki. Droga Mleczna jest zaś po prostu jedną z nich. Wkrótce miało się zaś okazać, że podobieństw, zwłaszcza z galaktyką Andromedy, jest znacznie więcej. Marcin Semczuk to doktorant z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie. Zajmuje się m.in. badaniem ramion spiralnych w galaktykach. Astronomowie od dawna obserwowali takie struktury choćby w Andromedzie. Prawdziwą sensacją było jednak odkrycie, że Droga Mleczna także jest galaktyką spiralną, a tworzące ją gwiazdy układają się w ogromne, związane grawitacją ramiona.
Jak udało nam się w ogóle ustalić, że Droga Mleczna to jest galaktyka, która posiada ramiona spiralne? To odkrycie miało miejsce stosunkowo późno, od momentu odkrycia, kiedy dowiedzieliśmy się, że Droga Mleczna jest galaktyką, tak jak inne galaktyki. W latach 50. amerykański astronom Morgan, zainspirowany odkryciem niemieckiego astronoma Waltera Bade, który zauważył, że w najbliższej galaktyce Andromedy ramiona spiralne są śledzone bardzo dobrze przez jasne niebieskie młode gwiazdy. Astronomowie od stuleci próbowali zliczać gwiazdy na niebie i powiedzieć coś na temat ogólnej struktury Drogi Mlecznej. Jednak dopiero Morgan postanowił śledzić niebieskie, jasne gwiazdy, wyznaczył do nich odległości i potem jak narysował mapę, jakby wyglądałoby to z góry, był w stanie stwierdzić, że nasza galaktyka jest galaktyką spiralną. Radioastronomowie potwierdzili to odkrycie poprzez obserwacje obłoków wodoru. Jednak do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, jak dokładnie wygląda ta struktura. Istnieją modele w literaturze, które pasują równie dobrze do obserwacyjnych danych, takie modele, gdzie ramion spiralnych jest 3, 4 lub 2. Także jest to jeszcze otwarte pole do badań. Jednak sam fakt, że struktura spiralna istnieje w Drodze Mlecznej, jest potwierdzony. A skąd w ogóle biorą się w galaktykach, skąd wziął się w naszej galaktyce właśnie te struktury, spiralne ramiona, w których skupione są gwiazdy tworzące Drogę Mleczną? To jest to kolejna zagadka astrofizyki galaktyk. Pierwsza teoria powstała w latach 70. Jest to taka klasyczna teoria fal gęstości. Czym takimi są te fale gęstości? To łatwo sobie zobrazować na przykładzie samochodów stojących w korku. Trudno jest przypisać dane 5 czy 6 samochodów, które tworzą korek. Jednak ten korek bezsprzecznie jest. Samochody wjeżdżają do niego, stoją w nim odpowiednią ilość czasu i wyjeżdżają z niego. Tak samo według tej teorii powinny poruszać się gwiazdy w naszej galaktyce, tak jak widać tutaj na tej animacji. Czyli ramiona spiralne są to takie obszary, w których gwiazdy chwilowo poruszają się wolniej, czyli stoją w takim jakby korku i po odpowiednim czasie, kiedy z nich wychodzą, poruszają się szybciej. Jest to bardzo elegancka matematycznie teoria, jednak przez długie lata napotykała na trudności w odtworzeniu takich ramion w symulacjach komputerowych. W związku z tym powstały różne inne teorie. Teoria, która jest najbardziej tak obserwacyjnie potwierdzona, mówi o tym, że ramiona spiralne powstają w wyniku oddziaływań z innymi galaktykami. Jednak jest to teoria, która jedynie wyjaśnia ramiona spiralne o liczbie 2. Istnieją też galaktyki, które mają więcej tych ramion lub te ramiona są tak gęsto, że ciężko jest ich policzyć. Czyli w myśl tej teorii nasza Droga Mleczna także musiałaby gdzieś w przeszłości zderzyć się z jakąś inną galaktyką. Tak, jeśli ma 2 ramiona. Nie wiemy, ile tak dokładnie ich ma. Jak na razie dobrze spopulowany jest ten obszar po naszej stronie galaktyki. Niestety zgrubienie centralne i gaz i pył bardzo uniemożliwia nam patrzenie na drugą stronę. Naukowcy starają się ustalić nie tylko, w jaki sposób zbudowana jest Droga Mleczna. Próbują też zrozumieć, z czego składa się nasza galaktyka. Jak mówi profesor Michał Hanasz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wskazówek na temat składników Drogi Mlecznej mogą nam dostarczyć przede wszystkim obserwacje innych galaktyk, podobnych do naszej. Galaktyki zbudowane są z wielu składników. Tym najbardziej widocznym są gwiazdy. Na obrazku w moim tle można dostrzec ramiona spiralne złożone z miliardów gwiazd, które dają takie biało-niebieskie światło, w centrum galaktyki nieco bardziej żółte lub pomarańczowe. To białe, jasne, jasno-niebieskie światło jest światłem młodych gwiazd, które świecą zarówno w barwach widzialnych, jak i w ultrafiolecie. Poza gwiazdami możemy zaobserwować emisję gazu międzygwiazdowego, który w obszarach aktywności gwiazdotwórczej, w obszarach, w których powstają młode gwiazdy, świeci różowym kolorem. Możemy dostrzec również ścieżki pyłowe. To są takie smugi, ciemne smugi na tle
jasnego obrazu galaktyki, pyłu, który powstał w procesie ewolucji gwiazdowej i został przez gwiazdy wyrzucony w przestrzeń międzygwiazdową. Poza tymi trzema widocznymi składnikami mamy również składniki niewidoczne dla teleskopów optycznych. Są to pole magnetyczne, promieniowanie kosmiczne i ciemna materia. Pole magnetyczne powstaje w ośrodku międzygwiazdowym, ponieważ ośrodek ten jest częściowo zjonizowany i mamy do czynienia z przewodnikiem elektrycznym, w którym mogą płynąć prądy. Prąd elektryczny jest źródłem pola magnetycznego. Kolejnym dosyć tajemniczym składnikiem ośrodka międzygwiazdowego jest promieniowanie kosmiczne. Zbudowane jest ono z naładowanych cząstek podróżujących w ośrodku, w przestrzeni, z prędkościami bliskimi prędkości światła. Przypuszcza się, że promieniowanie kosmiczne jest przyspieszane do tak dużych prędkości w pozostałościach supernowych. Jest wreszcie ten ostatni element, ciemna materia, której natury fizycznej dokładnie nie znamy. Na podstawie ilości światła, jakie odbieramy z poszczególnych galaktyk, jesteśmy w stanie określić masę gwiazd, które wyemitowały to światło. Jeżeli znamy masę gwiazd, potrafimy również określić charakterystyczne prędkości ruchów orbitalnych gwiazd wokół centrum galaktyki. Okazuje się, że jeżeli tak obliczymy prędkości gwiazd, to jest ona dużo mniejsza od prędkości obserwowanych w rzeczywistych galaktykach. Oznacza to, że poza widoczną materią galaktyki zawierają również jakąś inną, niewidoczną formę materii. Tę materię nazywamy ciemną materią. Nasza galaktyka jest podobna do wielu galaktyk, które obserwujemy. Wobec tego wnioskujemy, że w Drodze Mlecznej również jest ciemna materia. Nasza galaktyka ma jeszcze jeden niewidoczny i nie mniej tajemniczy element. Znajduje się on w samym jej centrum. Obserwacje tego obszaru utrudniają gęste chmury pyłu. Astronomowie mają jednak podstawy sądzić, że znajduje się tam najbardziej masywny obiekt w całej Drodze Mlecznej. Supermasywna czarna dziura. Doktor habilitowany Paweł Pietrukowicz to jeden z członków projektu OGLE. Brał udział w badaniach, które dotyczyły centrum galaktyki. Dziś odpowie nam na pytania dotyczące serca Drogi Mlecznej i znajdującej się tam czarnej dziury. W latach 60. odkryto pierwsze kwazary i zaproponowano, że w tych kwazarach, w obiektach, które są bardzo aktywne, odległych, znajdują się czarne dziury. I te czarne dziury właśnie napędzają, powodują, że te kwazary widziane przez nas zmieniają jasność w bardzo dziwny sposób. I zaproponowano też, że w naszej galaktyce, w samym centrum znajduje się taka też masywna czarna dziura. Od około 25 lat są prowadzone badania Centrum Galaktyki na falach podczerwonych z użyciem specjalnej techniki, tak zwanej optyki adaptatywnej, która umożliwia nam wykonanie obrazów z bardzo dobrą rozdzielczością. To jest wykonywane, te obserwacje, zasadniczo z Chile, z Hawajów i na przestrzeni wielu lat okazało się, że gwiazdy w sąsiedztwie centralnej czarnej dziury po prostu się poruszają. Im bliżej te gwiazdy się znajdują, tym ruchy są większe, no po prostu tam jest większe przyciąganie grawitacyjne i nawet dwie gwiazdy już zamknęły swoje orbity. Obserwuje się tych gwiazd kilkadziesiąt i na podstawie obserwacji tych ruchów możemy wywnioskować, jak wielka masa znajduje się w samym centrum naszej galaktyki, jak bardzo masywna jest czarna dziura. Wiadomo, że czarna dziura ma masę ponad 4 miliony masy Słońca. Ta wartość jest znana z dokładnością 7%. Natomiast odległość 27 tysięcy lat świetlnych, też mniej więcej 2% jest błędu. Także to są już w zasadzie wartości dość dobrze określone. Czarna dziura to jednak nie jedyny powód zainteresowania centrum galaktyki. Naukowcy z polskiego projektu OGLE przeprowadzili obserwacje gwiazd znajdujących się w tak zwanym zgrubieniu centralnym Drogi Mlecznej. Okazało się, że tworzą one podłużną strukturę, poprzeczkę,
która przecina centrum dysku galaktycznego. Odkrycie polskich astronomów raz jeszcze zmieniło sposób, w jaki wyobrażamy sobie budowę naszej galaktyki. W centrum galaktyki znajduje się sporo starych gwiazd. Dlatego jeśli popatrzymy na te gwiazdy, na przykład właśnie na obrazie galaktyki, one są pomarańczowe, one są stare. Projekt OGLE dostarczył dowodu na to, że jeśli się popatrzy z jednej strony od centrum, porówna te same gwiazdy i z drugiej strony od centrum, no to się okaże, że z jednej strony one są w rzeczywistości trochę dalej niż te z tej pierwszej strony. Co oznacza, że ta struktura wewnętrzna jest wydłużona, czyli że wewnątrz jest poprzeczka i że nasza galaktyka to jest galaktyka spiralna z poprzeczką. To zostało po raz pierwszy pokazane definitywnie przez zespół OGLE. Późniejsze badania koncentrowały się na jeszcze starszych gwiazdach, takich, które mają co najmniej 10 miliardów lat, ponieważ dzięki tym gwiazdom możemy zbadać, co było wcześniej, jak się formowała nasza galaktyka na samym początku. Potwierdziliśmy, że nasza galaktyka nie powstała z jednego obłoku materii, który się zapadł, utworzył się dysk, tylko tak naprawdę to był proces i jest proces, który polega na tym, że małe fragmenty zlepiają się. To, co udało się pokazać w ogóle, to właśnie to, że już wtedy miały miejsce zderzenia na wczesnym etapie ewolucji galaktyki i że najprawdopodobniej dwie galaktyki zderzyły się ze sobą. Nasza galaktyka to jest bardzo złożony obiekt, ma bardzo złożoną strukturę. To jest tak naprawdę zbiorowisko miliardów gwiazd, gazu i pyłu i na nasze położenie trochę nam tutaj utrudnia, ale w zasadzie zmierzamy krok po kroku do tego, żeby poznać, jak to tak naprawdę wszystko jest ułożone, jak przebiega jej ewolucja, co będzie się być może działo nawet w przyszłości z naszą galaktyką. Na temat Drogi Mlecznej wiemy coraz więcej. Smutne jest jednak to, że coraz rzadziej możemy ją podziwiać. Niestety, światła miast i miasteczek sprawiają, że niewiele jest miejsc, z których nadal da się zobaczyć Drogę Mleczną. Tym bardziej warto jednak szukać ciemnego nieba i okazji, by na własne oczy obejrzeć galaktykę, w której mieszkamy. Na dziś to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za to spotkanie i do zobaczenia w kolejnym astronarium.